Na program zaprasza sponsor. Zakłady Mięsne Markam. Producent tradycyjnych wędlin z Kasinki Małej. Na regionalne specjały kulinarne zaprasza Śląska Organizacja Turystyczna. Organizator szlaku kulinarnego Śląskie Smaki. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No widzicie, kochani ludkowie, złoto, polsko, jesień, babie, lato. Tak by szło powiedzieć, a ja przywędrował do Dąbrowy Górniczej, do pięknego miejsca, do parku, a przy parku stoi hotel, kiedy się mianuje Holiday Inn, a w tym hotelu restauracja Zagłębie Smaku. Czy ten smak tam znajdę? Myślę, że ja. A dodatkowo chcę powiedzieć, że restauracja dołączyła do szlaku kulinarnego Śląskie Smaki, stąd też tym bardziej jeszcze ciekawy, jak o to wszystko wygląda. Wy na pewno też bez tuż pójdźcie, sprawdzimy. No i jesteśmy we wnętrzu restauracji Zagłębie Smaku, a ze mną są szef kuchni Damian Broda. Witam, witam się, Damianie. Witam. Słuchaj, dzisiaj wielka przyjemność z samym szefem takiego hotelu, takiej restauracji. Co nam dzisiaj zaproponujesz? Bo widzę, że tam jakoś pierś z kaczuszki. Dokładnie tak. Mamy tu fileta z kaczki, zrobimy z niego płatki, zrobimy do niego konfiturę z czerwonej cebuli, z jarzyn i z rukoli. Tutaj mamy puder z boczku i z chorizo. Puder? Puder, dokładnie. Także, kochane kobiety, to nie taki puder, żeby my się tu pudrowali. Fajny, jest to puder fajny. Z suszonego boczku, dokładnie. Nie będziemy zdradzać, jak to robić, no bo musisz mieć jakieś tajniki, nie? Musi być, dokładnie tak. Filet był wcześniej nasolony w soli morskiej, także sobie teraz odpoczywa. Dobra, no to już żeś zdradził rąbek tajemnicy, ale to może zaczniemy robić te kaczka, bo ja się głodny robię. Jak najbardziej, jestem. Tak, zaczynasz godać, wiesz, to może co, ja nakroć ta cebula? Cebulkę w kostkę czerwoną pokroimy. Rączka rozbiję. A ja wezmę kaczkę. Kaczuszka nacinasz, rozumiem? Dokładnie tak. Wzdłuż i w poprzek. Nasolimy ją troszeczkę. Od zimnej patelni zaczynamy, czy? Nie, od gorącej. Od gorącej. Ja tu już dodam pod cebulkę masło. To co, wciepujemy ta cebulka? Wciepujemy cebulka. Te masełko nam się lekko zbrunoczyło, jak ja to godam, ale to jest ten aromat palonego masła, nie? Dokładnie tak. Francuzi godają, że jest wtedy orzechowy posmak. I co, kaczka już też wciepujesz? Tak, dokładnie, kaczka od strony skóry. Proszę bardzo, mistrzu. Dziękuję. Kaczkę teraz dosolimy, jak możesz. Mogę, oczywiście. Trochę pieprzu. Słuchaj, a czy... Tak samo do cebuli. Cebula też bych właśnie. Sól, pieprz, dokładnie. I wtedy ona prędzej puści, nie? Dokładnie tak. Tutaj daję miód do cebuli. Już? Bo ty chcesz, żeby ta cebula co, była chrupko? Tak, po dodaniu miodu ona puści swoją wodę. Podlejemy czerwonym winem, poczekamy na skarmelizowanie, wtedy odstawiamy do wystygnięcia. Dwie łyżki czy łyżka? Łyżka. Łyżka starczy. Na taką ilość starczy. I co? I teraz wino. Dokładnie. Dodamy jeszcze do cebuli tyle tymianku, jak możesz. I wino czerwone, dokładnie. Proporcji wieloweźnie. Będziemy to. Myślę, że wystarczy. I teraz to się musi wszystko połączyć i odparować. Odparować, dokładnie tak. Wystygnie i wtedy powstanie konfitura. Okay. Zajrzymy do kaczki. Jeszcze nie? Dokładnie, jeszcze troszkę. Damian, ja myślę, że to chyba będzie, nie? Ta konfitura będzie miała dość. Weźmiemy miseczkę, przesypiemy, żeby nam szybciej ostygło. Okej. Okay. Ja to przeleję, jak pozwolisz. Proszę bardzo, mistrzu. Czyli teraz to musi przestygnąć. Kaczucha może przewrócimy, nie? Jak najbardziej, na drugą stronę. Piękny, złoty kolor wygląda jak milion dolarów. 2-3 minuty. I teraz powiedz mi, ta konfitura połączysz z czym? Konfiturę, jeżeli wystygnie, połączymy z rukolą. Nada rukola takiego orzechowego posmaku, chrupkości. Połączymy ją z rukolą, dlatego już odłożę odpowiednią ilość. Jak wystygnie konfitura, od razu to zmieszamy. No bo jakbyśmy teraz dodali, to by była ciapa. Dokładnie, zwiędłaby, straciłaby swój posmak naturalny. Dodatkowo damy jeszcze jeżynkę, tak jak widać, i czerwoną porzeczkę tutaj. Powiedz mi, czy polewać tłuszczykiem teraz ta kaczka, żeby doszła? Jak najbardziej. Prosiłbym jeszcze posolić z góry i popieprzyć, żeby sól nie spłynęła.
Pieprzu. Dużo soli, nie? Dokładnie. Ale kaczka lubi. Lubi sól. Powiem ci, że jak robię, to właśnie mocno sola kaczka w całości, jak ją robię. I pomimo tego, że dużo soli dowolą, to ona nie zawsze przy końcu jest taką słonawą. Kaczka chłonie sól, ale podczas obróbki ją oddaje z powrotem. Także. Bo rozumiem, że ona musi być zrobiona na różowo. Dokładnie tak. Czyli myślę, że około jeszcze minuty i będzie gotowa. Czyli tak suma summarum 5 minut. Tak, 2-3 minuty z każdej ze stron i będzie gotowa. A powiedz mi, co to za koniakowskie koronki w Dąbrowie Górniczej, zielone? Co to za cudyńko? Inaczej nazywa się to tiu. Zrobiliśmy to z pietruszki, mąki. Pietruszka, mąka, jajko, nic więcej. Mikstura wszystkich składników smażona na patelni, bez tłuszczu. I tym będziemy dekorować dzisiaj tą przystawkę. Ty nie w wolnej chwili szydełkujesz? No nie, nie, nie. Takich zdolności nie posiadam. Na kuchni nie ma na to czasu. No nie ma czasu, niestety nie. To co, kaczucha przekładamy? Kaczuszkę na talerzyk, proszę, dokładnie tak. Proszę bardzo. Ja ją zaraz pokroję. Ona musi odpocząć, czy może być od razu krojona? Może chwilkę odpocznie. A ja wymieszam to z rukolą, dokładnie tak, z rukolą. Do tego tam ze dwie jeżynki. Dwie jeżynki, czyli ostre żlice po mojemu, z całości. Cztery porzeczki, do tego tak, wymieszamy, one się cztery, same... Ale to cztery takie? O, cztery kulki. Czy kulki? Kulki cztery. Tak. O matko jedyno, no dobra, wydaliście tak cztery, ja myślę, że cztery całe te. Dziękuję. I to możemy razem wymieszać. Mówisz, masz jeden taki wielki miszonk, ale to będzie bardzo ciekawy miszonk. Tutaj mamy taką formę, damy ją na środek. Czyli ausztacher. Dokładnie, po naszemu ausztacher. A po, do tych, co nie wiedzą, jak się to nazywa, to możemy to powiedzieć ring. Troszeczkę ubijemy, żeby się to trzymało. Super. Na pewno ty byś to zrobił lepiej, wiesz, tak. Zrobiłbym dokładnie tak samo. Teraz ja pokroję kaczkę wzdłuż. Kaczuszka. Zobaczymy, jaka jest środka. Jest idealnie różowa. Idealno. Super. Nałożymy kaczkę. Bardzo dobro. Jako soczysto. Czyli kochani, jak przyjedziecie jesienną porą, to będziecie mogli spróbować takich prawdziwych frykasów. Pyszną kaczuszka w towarzystwie konfitury z cebuli, win z miodzikiem. I do tego będzie jeszcze puder. Tak, zaraz ten puder dam. Ostrężlicka jeszcze, tak powiecie. Po śląsku ostrężlice to są, wiesz? Dokładnie tak. Słyszałem, aczkolwiek nie używam tego słowa. Jedni też dziady go dają, nie? Zależy jaki. I teraz ten puder z boczku, ja? Dokładnie tak, puder z boczku, chorizo, lekko, tak, tylko posypa. Ci tak bardzo dietetycznie, nie? Słuchaj, odchudzanie jest przereklamowane, nie? Dokładnie, a w czasie jesieni możemy troszeczkę tłuszczyku. Są my tego żywym przykładem, że fajnie mieć kąsek brzucha, nie? Baba się może przytulić bez zima, nie? Do tego ogrzejemy ją bardziej. Przygotowałem jeszcze sos z malin, winegret malinowy. Winegret malinowy. Dokładnie, damy go tutaj na kaczuszkę. Bardzo fajnie do kaczki pasuje. No i jeszcze zielony akcent, czyli koronkowo inspiracja a la pietruszka. Dokładnie tak. Położymy tu. O, ułamało się troszkę. Drugi tu. Wygląda bardzo fajnie, powiem ci szczerze, a smakować będzie jeszcze lepsze. I na takie prawdziwe pyszności możecie przyjechać do Zagłębia Smaku. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No i przyszedł czas na zupę, chociaż tu w tej restauracji sztandarową zupą Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki jest zalewajka. Dokładnie. A dzisiaj będzie trochę inaczej, nie? A dzisiaj troszeczkę przerobimy, zrobimy zupę bardziej rozgrzewającą. Wersja demo. Dokładnie tak. Z dodatkiem boczku, majeranku, śmietany chrzanowej. Już mi się podobał. Boczek i chrzan, moje smaki. Wywar mamy na wędzonych kościach, był już ugotowany troszkę wcześniej. I żeby... widzę dużo czosku. Dużo czosku. Bo jest to zupa przede wszystkim czoskowa. I co jest tutaj niestandardowe, dodamy parmezan utarty żółtkiem. Super, super. Bardzo mi się podoba to, co grzejemy bulion. Grzejemy bulion, dokładnie. To właściwie wywar z kości, nie? Wędzonej. Tak. Tak. Dodajemy. I zaraz domy kartofelki, nie? Od razu tak, żeby się rozgotowały, będziemy wszystko razem miksować. Normalnie w warunkach domowych co dwa takie kartofelki stykną. Wystarczą jak najbardziej. Myślę, że styknie, nie? Dokładnie. Bo to nie jest kartoflonka. Ja już odstawię. Okej. Okay. To może ja się zajmę na czoskiem. Tak. Okej. Okay. No a te żółtka, powiedz mi, będziesz ucierał jakoś z tym parmezanem? Żółtka, tak. Żółtka będziemy tu razem na sam koniec ucieramy z parmezanem. Dodajemy już do gotującej się zupy, aby powstały tak
zwane małe mini lane kluseczki. Mhm. Gotowe jesteś o boczku? O boczku, tak. Bierzemy boczek wędzony, pokroję go w tak zwane żulienki, czyli w paseczki, przesmażymy go osobno i dodamy do bulionu. Jakbyś mi podał sól, ja sobie tu posolę ten czosnek, on wtedy prędzej puści. I będziemy ucierać. Ja ci powiem szczerze, że ja lubię tak rozcierać z tego względu, że olejki eteryczne dużo prędzej się uwalniają. Chyba najlepszy sposób. Najlepszy sposób. Naturalny. Robi się włodzionka, to się wienie. I na patelnia przesmażymy seja. Dokładnie. Ten boczuś. Mogę podejść? Proszę bardzo. Czyli ja mogę robić jajko z parmezanem? Możesz, oczywiście. Okej. Okay. Oporne też łódka. Chyba. I co, normalnie z parmezanem tartym, dokładnie, czyli na 3 żółtka 50 gram tego parmezanu. Wystarczy w pewności. Damy tu jeszcze majeranku troszeczkę. Mhm. Pieprzu, bo parmezan sam sobie jest słony i ucieramy. I to po prostu będziesz kłód łyżką czy tam. Dokładnie, łyżeczką. Prosto na gotującą się zupę. I wtedy się zrobią takie mini kluseczki. Dokładnie tak. Bardzo smaczne. I teraz co? Ty już masz gotowe żółtka z parmezanem. Dokładnie. Czosnek teraz do czego? Do zupy? Nie, czosnek damy najpierw do boczku na małą, krótką chwilę. Okay. Dodajemy później do zupy. Bo boczek już praktycznie jest gotowy. Dokładnie tak. W międzyczasie może zmiksujemy ziemniaki. No i ziemniaki są naturalnym zagęstnikiem, nie? Dokładnie. To co, mamy to, nie? Dokładnie tak. Teraz możemy dodać boczek. Już mogę dodawać, ja? Jasne. Ale pięknie wonią czosnek. Słuchaj. Rewelacja. I co teraz? I na koniec dajemy. No to może przetarty z parmezanem. Czyli mistrzu, powinnoś, okay, nie wydać ci odbierać chleba. Czyli tak jak robią to nasze, robiły to nasze starki, takie coś ale szliczki, ale nie do końca, bo to z parmezanem. Taki prawie I love. No, że bez mąki. I że zupa będzie już gotowa? Dokładnie. Na koniec dodajemy jeszcze szczyptę majeranku. Słuchajcie, wonią przecudownie, czosnek, do tego majeranek, parmezan teraz puści ta swoja taką słoność, no i oczywiście wywar z wędzonego, fenomenalnie to wszystko pasuje. Może się powtarzam, ale czy ta zupa pójdzie u Was zjeść? Oczywiście. To też będzie wkładka jesienna, tak? Dokładnie tak. Dajemy jeszcze majeranku szczyptę. Rozeczymy go w palcach. Lejemy. Super. Ale nie popyski. Nie. Troszeczkę wygląda to, tak powiem ci, jak skoperlono zupa. A to te twoje mini parmezanowe zacierki, tak bych to nazwał. Proszę bardzo. Tak. Na górę zupy położymy jeszcze czapę ze śmietany pomieszanej z chrzanem ubitej razem. Mogę powiedzieć jedno. I to wszystko. Dzisiaj nie liczymy kalorii, bo one są po prostu potrzebne o tej porze roku. A nośnikiem smaku jest tłuszczyk bez tłuszcz. Kochani, zróbcie sobie taką zupę albo przyjedźcie do Zagłębia Smaku. Rączka gotuje, rączka gotuje. Przyprawi, że ze smakiem zjesz. Damianie, my sobie tu tak ważymy, ale tu cały czas stoi taki, tako szumno złoto kielnia, a ty się nic nie chwolisz. Powiedz mi, skąd to w ogóle i skąd te złoto? A postanowiliśmy wystartować z restauracji Festiwalu Kuchni Śląskiej. Śląskie smaki. No i sukces. Dokładnie. Nie odbiegliśmy od tradycji, a pokazaliśmy ją w nowoczesny bardziej sposób. A za co dostaliście na pierwszą nagrodę? Pierwsza nagroda była tak, zupę zrobiliśmy żurek tradycyjny śląski w takiej troszkę nowszej odsłonie z chipsem z boczku. Mhm. I do tego była piana chrzanowa, czyli jakby z biszkopta zrobiona, zielona, czerwona z chrzanem. Drugie danie to było rolada, kapusta śląska była jakby w saigonce, czyli w papieżu ryżowym, to było podzielone, bo tu zupełnie no, inna odsłona, ale smak pozostał ten sam. No ja i deser, była to szpajza, czyli dawny śląski deser, całkowicie trendowy w nowej odsłonie. A, także pięknie, a dzisiaj jako, że na szlaku kulinarnym też restauracja Zagłębie Smaku jest, zrobimy co? Zrobimy schab po sztygarsku, oczywiście troszeczkę go zmodernizujemy, że tak powiem.
Podamy go z placuszkami, z cukinii i z boczku również tutaj wędzonego. Mhm. Do tego będzie mini marchewka, sałata, kapusta pak choi, grillowana. Do tego będzie tiu z wiśni. No pięknie, no to co, może ja zajmę się placuszkami, a ty sztukarem. Wiem, że będziesz go robić trochę inaczej. Troszkę inaczej niż robimy tradycyjnie w domu, czyli będzie on w niskiej temperaturze. Każdy może go zrobić w domu, w termoobiegu 80 stopni, około godziny. Później wyjmujemy, obsmażamy prawa, lewa, 3-4 minuty i jest gotowy na stół. Do dzieła. Do dzieła. Powiedz mi, ta cukinia w żuliany krejesz, czy... Półksiężyce, jeszcze raz na pół. Tak. Schab będę robił dzisiaj z kabanosem, nietradycyjnie jak wszyscy robią z kiełbasą. Z tego też względu, że cały schab będziemy dzielić na pół. Będzie to drobniejsza forma mięsa. Dużo ładniej wygląda na talerzu i też fajnie smakuje. Jest bardziej soczysta w mniejszym kawałku. Czy o takie kawałki ci chodziło? Dokładnie tak. Nie za grube jak na placki? Ale będzie struktura ciekawa. Będzie dobrze, tak. A. Po dodaniu do placuszków curry, papryki wędzonej, nabiorą smaku, ta cukinia wsiąknie. Będzie naprawdę wszystko dobrze. Robimy. Czyli to będą takie sztygarki. Dokładnie. No i musi być kabanos z tego względu, że jakby medali śląsko, to by się rozwaliło praktycznie. Dokładnie tak. Nadmiar ucinamy. Schab solimy, pieprzymy, dodajemy tylko majeranku. Zawijamy w dobrej jakości, w miarę folię spożywczą i w takim stanie dajemy do pieca. 80 stopni, tej folii nic się nie stanie. Albo jak ktoś ma cyrkulator, może to zrobić w tak zwanym techniką sous vide. Dokładnie. Ale wtedy temperatura będzie trochę niższa, nie? Tak, ja dzisiaj wolę pokazać taką technikę, bo w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają sous vide w domu jeszcze, a piekarnik ma każdy. Dokładnie. A ja do moich placuszków, słuchajcie, dwa jajka, całe. Papryka wędzona, moja ulubiona. Wtedy jest piękny kolor i aromat. Curry. Mąka, wiadomo. I jakbyś mi potem za chwileczkę podał sól i pieprz. Oczywiście. I opruszamy mąką. I za chwileczkę. Mamy dużo czasu, bo mamy przeszło godzina, nie? Dokładnie. Na nasze placuszki. No i przez to, że to foliujesz, też uzyskujesz fajny kształt, nie? Kształt, przede wszystkim mięso zachowuje swoje właściwości, swoją strukturę. Jest dużo fajniejsze i dużo smaczniejsze. Nie uwalnia swoich naturalnych aromatów podczas obróbki. I teraz to 80 stopni. Dokładnie, do piekarnika. Tak, do piekarnika. Folia nie zaszkodzi. Nie, nic się folii nie stanie, zachowa taki kształt, jak jest teraz. I a mogę coś do placków dać od siebie? Jak najbardziej. Troszkę boczysiu. Jak najbardziej. Skreja. Trzeba. Tak wiecie. To co, ty idziesz do piekarnika, ja do piekarnika, a ja się zajmuję placuszkami, słuchajcie. I działamy dalej. Okej. Okay. Nie za dużo tego boczysiu. Chodzi o to, żeby był fajny aromat, drobno kosteczka, będzie po prostu tak bardziej po babcinemu. Tak, przefrlomy, a przy smażeniu, jak tłuszczek puści, do aromat i placki się będą lepiej trzymać. No i placuszki na patelnia. Takie nie za wielkie i pomalutku się smażą, a myślę, że lada chwila mój kolega przyjdzie ze schabikami. Placuszki usmażone, o widzę, że też już schab jest. Schabik jest gotowy. Fajnie dokładnie wygląda, tak. Powiem ci, bardzo fajnie. Dokładnie, takie to co, może kawałki, zamienimy się miejscami. Proszę bardzo. Ja będę tu kroił, przesmażymy go na patelni teraz, tak samo z na maśle. Na maśle. A na drugiej patelni co? Na drugiej patelni będziemy robić kapustę pak choi, do tego mini marchew. Na sam koniec dorzucimy koktajlowego pomidorka. To już taki element będzie bardziej dekoracyjny. Czyli ten sztygar będzie tak bardzo zmodyfikowany, ale cały czas w tych śląskich smakach. Dokładnie. Się poruszamy. No i pytanie, czy to też jest danie kieremocie na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki?
Czy to danie dopiero będzie? To danie teraz wchodzi do nas dokładnie do karty, dlatego prezentujemy je w takiej postaci, jakiej będzie na talerzu. Schab dzielimy na trzy mniejsze kawałki. I co? Delikatnie obsmażyć? Dokładnie tak. Bardzo soczyste mięso. Tu biorę kchoja. Czyli kapusta. Dokładnie tak. Dosłownie ona tak musi się nosieknąć, nie? Dokładnie tak. Tak samo marcheweczkę mam lekko podgotowaną. Mhm. Już biorę. Bardzo dobre. Mamy 4 sztuki, jakby nam się jedna rozpadła. Włożymy. A powiedz mi, co to jest? Magiczny. Tutaj. Pięknie pachnie. Jest to sos teriyaki, to już z kuchni japońskiej. Ja dodaję tylko, można powiedzieć, małą łyżkę do wszystkiego, żeby warzywa nasiąkły. Dają bardzo fajnego smaku kapuście i marchewce. Karmelizują, powodują naprawdę odzwierciedlenie tych warzyw w całkiem innej postaci, można tak powiedzieć. I teraz pomidorki? Jeszcze pomidorki na sam koniec. Fajnie zawoniało, tak troszkę inaczej. To co, wszystko gotowe? Nakładamy, wszystko gotowe, właściwie, dokładnie. Proszę bardzo, aranżuj, mistrzu. Dziękuję. Tak, najpierw nałożymy placuszki. 3 kawałki. Dokładnie tak. Teraz damy schab. No słuchajcie, aranżacja talerza jest bardzo ważna. Jak widzicie, talerz też jest bardzo ciekawy w strukturze. Teraz warzywka. Dokładnie. Czyli tu jest teraz taka kompozycja. Troszkę kolorystycznie, również smakowo. Do tego wszystkiego zrobiłem również majonez grzybowy, swój własny. Element, żeby pomoczyć mięsko. Majonez grzybowy. Dokładnie tak. To będzie to. I już. I damy jeszcze pomidorka. Że muszę powiedzieć, że rzekomo proste danie, ale w wykonaniu samego mistrza Damiana to wszystko musi się komponować, to wszystko musi wyglądać. To nie jest wszystko takie, kochani, proste. No i oczywiście jeszcze ta piękna, koronkowo firanka. Z czego to było? Z wiśni? To jest z wiśni, dokładnie z wiśni zrobiona. Wygląda pierwszorzędnie i ja myślę, że każdy z was musi przyjechać, spróbować, pokosztować i ocenić, a Jo zaraz też to poczynia. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No to co, czas próbować? Dokładnie, zapraszam. Schabik najważniejszy. Wprawdzie już se tam, wiesz, uszczknął. Ale z tym twoim majonezem? Ja wiem, że Remigiusz, czekałeś na coś bardziej tradycyjnego, dlatego mam dla ciebie niespodziankę. O nie. Tu są nasze tradycyjne pieczonki, jakie przygotowujemy. Są na szlaku kulinarnym zagłębiowskim i zapraszam do skosztowania. Pieczonki. Słuchajcie, jak przyjdziecie tu, to też musicie koniecznie sprawdzić pieczonek zagłębiowski. To są buraczki, nie? Buraczki, ziemniaczki, marchew, cebulka. Brawo. Tak smakują dania na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki. A wszystkie przepisy, które my tu dzisiaj rychtowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam było tu w Zagłębiu Smaku. Jaką wam wyszły dania, kiedy żeście robili według naszych przepisów, co tu dużo gadać. Róbcie, kosztujcie, próbujcie, a wy już goście ta kamera, bo ja sobie teraz powiem. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zje. Na regionalne specjały kulinarne zaprasza Śląska Organizacja Turystyczna. Organizator szlaku kulinarnego Śląskie Smaki.
Na program zaprasza sponsor. Zakłady mięsne Markam. Producent tradycyjnych wędlin z Kasinki Małej.